siema. Przyjechałem po Kubę. Jedziemy upalać raptora. Idzie Kuba. Manetki, słuchajcie, działają perfekcyjnie. Mam ustawione teraz na kolory zielony. Chyba poczekajcie. Ida? Niebieski. Czyli coś koło 40 stopni. Jestem ciekawy, czy Kuba się kapnie. Kierownicę też sobie trochę przestawiłem. Będę musiał się trochę przyzwyczaić. Przeszkadzała mi po prostu przy bączkach. Cześć, siema! Zapnę. Siema! Kuba, złap manetkę. Żyje. Masz podgrzewane? No, złap manetkę. No. Wow! Nawet tutaj na palec jest podgrzewane. To nie duś. No tu tak, no, teraz czuję. Aleś ty wielki, kiedyś byłeś taki mały, a teraz to kawał chłopa, dwóch starych chłopów. Nawet nie będę widział, gdzie jadę. Kuba, do tyłu ty. Nie, bo ja już nie będę widział przez ciebie. A z tyłu jest dobrze, złapiesz mi się tutaj. Plecak ci dam. To nie ma co się bać. Trzymaj plecak. Tu się złapiesz, nie? Wolniutko jedź. Ale cieplutkie. Co? Wolno jedź. No wolno, no pewnie. Wolniutko. No wolniutko, bo tak to bym cię przecież zgubił. Czekaj, bo... O, i złap mnie, mocno, mocno. O. Dziadkowi czuł, będzie u dziadka bolał. No nie za cycki, za brzuch. Za brzuch. A bo on ma tą kamerę, kask, on ma tak głowę. To lecimy, nara. No, dobra. I co, nie jest źle, co? Nie jest źle. No widzisz, mówiłem ci. I wiesz co, i nie zmarzniesz. Ale te manetki to petarda, mówię ci, Kuba. Ciepło mi w ręce jest, wiesz? Ale za to we dwóch możemy, tak jak jedziemy, to bąkolę sadzić nawet. Ten co robi, panie? Widziałeś, co zrobił? Nie, bo lita, twojego lita. Aha, mojego lita widzisz. A wiesz co, jak tak jeździmy, to jeszcze na kółko będę mógł wyrwać. I co, podoba ci się taki wypad? No. Fajny, nie? No. Ostatni dzień ferii, nie? No. No. A my na kładach, na kładzie, na jednym. A pokażę ci system zapalania mój, dobra? No, w szoku będziesz. Złap sobie manetkę, jaka ciepła, czy zagrzej sobie rękę. Grzeje się? No. Zagrzany? No. To dobrze. Niby mówili, że ocieplenie, ale to kurde, powiem ci, że zimniej niż wczoraj jest. Aha. No. Jak chcesz, to śmiało, częstuj się ciepłą manetką. Bliżej, to jeszcze cieplej jest, o. Która ręka ci zmarzła? Żadna. Żadna, o. A wiesz co?
Wiesz, że ja mogę to jeszcze podwiększyć? Że będzie jeszcze mocniej grzało? Aha. Jeszcze mam podgrzewany kciuk, to jest mega sprawa. Trzymaj się, Kuba, trzymaj, bo ja zaraz ruszam. Ale jeszcze ślizgo, jak zawinęło trochę, nie? Siema, byku! W łezka, widziałeś? O, szkoda. Ciekawe, czy sława jest. Na razie nie będę gasił, bo ale muszę. Się nagrzej. No ty się zagrzej ręce, no. Tu jest chyba włącznik od tych manetek tutaj, pod licznikiem. Aha. Jedziemy tu na pole, jedziesz z nami? Nie. Czemu? No gdyż wcześniej zadzwonił, to bym pojechał. Ajej, zapomniałem, no chodź, chodź, bo ja nie wiedziałem, czy ty jesteś w domu. Zrobiłeś włącznik? Coś ty. Na nóż odpalam. A. Ale dotknij manetki. Ta mina, nie? Bajer, nie? Jeszcze mam jeszcze siedzenie podgrzewane zrobić. No. Trzymaj się, Kuba, bo zawijamy. To nara. Zamiata, co? Całe gogle mi zachlapało błotem. Szef, nie ma już tego. Trzymaj, to trzeba pokazać. Nie ma śniegu. Ale tu coś wjeżdżało po nas. Ale tu jest trochę, patrz. No na dół, tak jak u ciebie, reszta do góry. Kuba, pierwszy raz jazda raptorem od nie wiadomo kiedy. To żeby się nie drżnął. Pasuje mu ten raptor. Chyba trzeba mu go sprezentować. Odważyłem się i dałem Kubie. Oj, raptor fajnie w tańcu wygląda.
trzeba mu dać podjechać Biały Bór na wiosnę. A w końcu 9 lat już Kuba ma, nie? W tym roku 10. No i ten FMF-ik ładnie, ładnie gada. Dorwaliśmy ostatni śnieg. Fajnie! Fajnie. Daj luz, to ci pokażę, jak się go odpala. Delikatnie. Poczekaj, mój narząd. Przyrząd specjalistyczny. To zgaś go z kluczyka. W drugą. No, włącz stacyjkę. Delikatnie. I teraz patrz. Zobacz. O kurde, będzie pany problem. Nie będzie. Widziałeś? No. No i teraz ci pokażę, jak te manetki włączyć. Bo teraz po... Mam tak zrobione, że jak zapłon wyłączysz, no, to musisz od nowa wrzucić. Chodź tutaj, ci pokażę. Dłużej przytrzymujesz? I masz na czerwone, to teraz zobacz, jak będą grzały. Zdarzył się bienia, zrobił manetki, zapłon, raptor działa.